Siemanko, cześć i czołem, z tej strony Gru. Dzisiaj latam sobie wokół komina bez jakiegoś konkretnego celu. Wyszedłem się przejechać po prostu i stwierdziłem, że może wam trochę popitolę. Na temat Triumfa Street Triple 675 w wersji R, który użytkuję już od trzech sezonów praktycznie. Co przez ten czas się zepsuło? Czy warto było kupić? Dlaczego kupiłem? Chciałbym wam pokrótce opowiedzieć, może w tym filmie. Zacznijmy może od tego, że bezpośrednio przed zakupem Triumfa posiadałem Yamaha MT-07 z rocznika 2016, która tak naprawdę denerwowała mnie trochę pod względem jakości wykonania. Widać na każdym kroku budżetowe wykonanie tego motocykla. Plasticzki, wszystko, jakieś spawy i tak dalej. W młodych rocznikach już pojawiająca się gdzieś tam korozja na wahaczu i tak dalej, i tak dalej. Do tego też dźwięk tego silnika V2 jakoś tak do mnie nie przemawiał. I stwierdziłem, że po prostu zmienię ten motocykl na coś innego. Zacząłem poszukiwać po sprzedaży. Początkowo myślałem o Kawasaki Z750, ale kolega Kuba namówił mnie właśnie na Triumfa. Powiem wam, że wygląd tego motocykla zupełnie do mnie nie przemawiał. Ten przód wręcz był odstraszający. I to jest to? Kropka w kropkę. Jakby wyszedł z fabryki. K***a, jaki brzydki. No nic, najważniejsze, że działa. Natomiast co zaważyło na tym, że zdecydowałem się na zakup tego motocykla? To przede wszystkim jakość wykonania tego motocykla. Przed zakupem miałem okazję oglądać właśnie u Kuby jego Triumfa, ale w wersji Speed. I naprawdę tą jakość wykonania Triumfa było widać na każdym kroku. Spawy, zawieszenie, hamulce i tak dalej, i tak dalej. I to w sumie oraz dźwięk silnika Streeta. Zdecydowało, że przeważyło tak naprawdę to, że zdecydowałem się na zakup tego motocykla. Wiadomo, z czasem też człowiek się opatrzył i ten przód nie stał się już jakby wadą odstraszającą, a wręcz zaletą. Ponieważ motocykl jest tak naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Próżno szukać innej marki z takim przodem. Podtrzymaj mi piwo! Jest to motocykl, no można powiedzieć, o wiele rzadziej spotykany na polskich drogach niż inne. Hondy, Kawasaki, Yamaha i tak dalej, i tak dalej. Tak już wspomniałem, trzeci sezon leci od kiedy go posiadam. Do tej pory tak naprawdę
Miałem w nim 3 awarie. Pierwsza, która była zaraz na samym początku, to niestety kapeć. Przebita tylna opona. Jakoś udało się dojechać do domu, ponieważ nie było to zbyt daleko, no ale to wiadomo, może się zdarzyć tak naprawdę w każdym motocyklu bez reguły. Druga awaria to pojawiający się wyciek z uszczelki termostatu. Gdzieś tam w którymś filmiku pokazywałem wymianę tej uszczelki. Sama wymiana może nie jest zbyt skomplikowana, natomiast no jest trochę rozbierania, żeby się do tej uszczelki dostać. Trzeba odkręcić cały zbiornik, airboxa, wyjąć przepustnicę i dopiero tam pod kruczcem jest termostat, na którym jest uszczelka. Także no trochę rozbierania było. No i ostatnia z awarii, która miała miejsce, to ślizgające się sprzęgło. Tak naprawdę motocykl już ma prawie 50 tysięcy przebiegu. Sprzęgło miało już swoje lata, no i niestety mogło się skończyć. Także te opinie gdzieś tam pojawiające się w internecie, że Triumph jest motocyklem bardzo awaryjnym i tak dalej, nie kupujcie. To gówno prawda. Każdy motocykl się psuje. Ale tak naprawdę wszystko zależy od eksploatacji i dbania o ten motocykl. Dlatego też między innymi zdecydowałem się w okresie zimowym na sprawdzenie luzów zaworowych, rozrządu, aby przy tym przebiegu nie spotkała mnie jakaś niemiła niespodzianka w postaci na przykład wypadnięcia jakiegoś zaworu czy pogięcia i tak dalej. To w ogóle mogłoby prowadzić do jakichś kolosalnych kosztów naprawy i tak dalej, łącznie może nawet wymianą silnika. Czy zamieniłbym tego Triumfa na jakiegoś innego Nakeda? Pewnie tak, znalazłby się jakiś Naked godny następstwa z podobnymi hamulcami, podobnym zawieszeniem, mocą i tak dalej, ale niestety w tej półce cenowej, czyli powiedzmy taki Triumph może się wahać, jego cena od 15 do 20 tysięcy z tego wypustu w wersji R. No próżno szukać według mnie motocykla, który by z nim cenowo mógł konkurować. Jeżeli zmienić na coś lepszego, to niestety, ale no trzeba troszkę dołożyć. Więc na razie tak naprawdę myślę, że nie będę go zmieniał na nic innego. Niestety nic na horyzoncie ciekawego nie widać. Poza tym też czytam te fora i tak dalej o tych perełeczkach, które można wszędzie spotkać w szpachlowanej ramie i tak dalej, co to ludzie nie robią. Że lepiej jeździć dalej tym, co się ma sprawdzonym sprzętem, niż dołożyć parę groszy i później się wpakować w jakieś niepotrzebne koszta. Przyspiesza elegancko, jazda bajka, leciutki, hamulce brzytwa, prosty,
przy dwóch pakach spokojnie można puścić kierownicę, nic się nie dzieje, jedzie jak po sznurku. A lakier, co mi się też bardzo podobało przy zakupie, jest w stanie idealnym. Gdzie we wcześniejszych motocyklach zawsze gdzieś jakaś tam skaza, rysa była. Natomiast tutaj, mimo tego przebiegu, lakier jest idealny. Dlatego każdemu polecam Triumfa. Może nie na pierwszy motocykl, bo jest on troszkę nerwany i może troszkę tej mocy posiada. Ale na drugi jak najbardziej. Na pewno osoba, która kupi taki motocykl, się nie zawiedzie. I każda jazda, każde wyjście na motocykl, żeby sobie pojeździć, będzie podobnie jak u mnie, za każdym razem powodować uśmiech. To tyle chyba z mojego pitolenia. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi, to piszcie na dole w komentarzach. Tyle. Na razie. Cześć.